Dziękujemy bardzo, cieszymy się ogromnie z tego naszego spotkania. Wiadomo, że nie da się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale mam nadzieję, że przynajmniej na wiele z naszych wątpliwości, na wiele z naszych myśli ksiądz arcybiskup mógł odpowiedzieć. Cieszymy się, że jest tutaj z nami. Czy ksiądz arcybiskup chciałby coś na koniec dodać, ponieważ wszystkie to moje pytania się zakończyły, może do nas jakieś dwa słowa. Il bello di un incontro vivo è sempre l'esperienza che poi si sa un po' di più dalle persone che sono riunite qui. Si sa dove batte il cuore, perché cosa batte il cuore, dove sono i problemi, dove sono le speranze, eccetera, eccetera. È totalmente... To jest piękne w takim spotkaniu bezpośrednim jak to nasze. To jest możliwość zobaczenia, czy raczej usłyszenia tego, co tak naprawdę w ludziach drzemie, gdzie bije serce i czego dotyczą te ważne i palące problemy, pytania. I dziękuję właśnie za możliwość takiego doświadczenia. È molto legittimo, molto normale, è anche, come dire, un segno di una vita vissuta, non in una dittatura, ma in un mondo dove abbiamo la libertà, ma anche dobbiamo usare la libertà in modo adatto e giustificato. To jest wszystko bardzo zrozumiałe, te pytania i te postawienie problemów. I to, że możemy je stawiać, świadczy o tym, że żyjemy w wolności, przeżywamy naszą wolność. Wszystko to jest dozwolone, ale trzeba także przypomnieć właśnie o tej wolności stawiania pytań, stawiania kwestii poruszania problemów. È sempre un arricchimento, almeno per me stesso, sentire anche in un paese che non è la mia patria, come dire, dell'opinione, ma sono come nella mia patria, siamo tutti cattolici. Chiaro, abbiamo diverse tradizioni, questa è una ricchezza, non una condizione. E sentire anche, come dire, o vivere in un altro paese si vive, anche si cerca di vivere la fede concreta e non una idea platonica. To, co jest piękne, czego doświadczam, to właśnie zobaczyć, przeżyć spotkanie z Wami w kraju, który nie jest moim ojczystym, że jesteśmy wszyscy katolikami. Oczywiście nasz sposób przeżywania katolicyzmu może się trochę różnić, ale mamy wspólną tożsamość, tą samą tożsamość, właśnie katolicką. I wiarę przeżywaną w konkrecie, w tym momencie, a nie jakąś ideę taką platoniczną, oderwaną od rzeczywistości. Perciò vi ringrazio che mi avete, come dire, provocato, che mi avete aiuto, mi avete aiutato di chiarire anche alcuni concetti. E il bello è sempre che la gratitudine è un dono che si porta a casa con grande soddisfazione. Dlatego dziękuję Wam, że mnie tutaj zaprosiliście, że mnie sprowokowaliście poniekąd właśnie do tych odpowiedzi. To jest dla mnie też bardzo upogacające, a wdzięczność to jest coś, co zabiera się ze sobą do domu z wielką satysfakcją. Dziękuję.